Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Meyer Ministries. To, co w sobie nosimy, wychodzi na zewnątrz. To, co rozważamy w swoim sercu i umyśle, wychodzi z naszych ust. Jeśli nauczysz się wsłuchiwać w siebie, dużo się o sobie dowiesz, sporo rzeczy, których może wolałbyś nie wiedzieć. Ten weekend będę mówić całą serię na temat integralności, bycia zdrowym w duchu, duszy, ciele, umyśle, woli i emocjach. Jezus przyszedł do nas wszystkich i nie ma takiej rzeczy, o którą by się nie zatroszczył. Chcę, żebyśmy to zrozumieli. Bóg się troszczy i jest przejęty wszystkim, co dotyczy ciebie. Nieważne jest, jak mały jest to szczegół, Bogu na nim zależy. I jeśli go zaprosisz, przyjdzie i rozpocznie proces uzdrawiania każdej dziedziny twojego życia. To mogą być finanse, może być twoje życie społeczne, może jesteś samotny, a może zostałeś zraniony tak mocno, że teraz izolujesz się i boisz bliskich relacji. Bóg chce, żebyś został uzdrowiony w każdej dziedzinie i obszarze życia. Przyszedł, aby uczynić nas kompletnymi. Nie chce, żebyśmy narodzili się na nowo i mieli masę problemów, które wysysają z nas czas. Wczoraj mówiliśmy o byciu zdrowym duchowo. Tego ranka dobrze się bawiliśmy, przynajmniej ja. Gdy mówiłam o tym, jak dbać o swoje ciało, podobał mi się ten wykład. Dobrze. Dziś porozmawiamy o naszym psychicznym zdrowiu. Jutro rano będziemy rozmawiać o zdrowiu emocjonalnym. Zaczniemy ponownie od pierwszego listu do Tesaloniczan 5:23. To wspaniały werset. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, oddzieli was od rzeczy splamionych i uczyni was czystymi, świętymi i oddzielonymi dla Boga. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane i zastane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus został zapytany o najważniejsze przekazanie, powiedział: masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił, a swego bliźniego jak samego siebie. Bóg nie chce, żebyśmy kochali Go tylko w niedzielę rano. Nie chce nas jedynie zbawić i patrzeć, jak żyjemy nędznym życiem, a po śmierci odejdziemy do nieba. On przyszedł dać nam życie, a słowo życie to zoe, co oznacza taki rodzaj życia, jak ma Bóg. Nie wiem, jak dobre jest życie Boga, ale jeśli tylko mogę, chcę dążyć do tego, by je mieć takie, jakie zamierzył dla mnie Bóg. Będę z wami szczera. Myślę, że zawdzięczamy Jezusowi to, że mamy najlepsze życie z możliwych. Ilu z was chce najlepszego życia dla swoich dzieci? Niewiele wiemy o rodzicielstwie w porównaniu z nim. Ja lubię zaskakiwać moje dzieci i pomyślałam sobie, że Bóg też kocha nas zaskakiwać. To znaczy, Jezus umarł za nas, abyśmy mieli intymną relację z Jego Ojcem i nie po to, żebyśmy mieli swój własny rodzaj religii, podzielili się na małe grupy i zwalczali się nawzajem. To jest po prostu głupie. Bardzo lubię nasze i podobne do tej konferencje, ponieważ są tu ludzie z każdej możliwej denominacji. Gwarantuję wam, że to, jak dostaniemy się do nieba, to nie będzie tam grup baptystów, katolików, luteran, a dziwni zielonoświątkowcy nie będą siedzieli gdzie indziej. Musimy nauczyć się tego, co istotne, a to jest kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. Nie możesz żyć w posłuszeństwie, jeśli twoje myśli nie są poddane Bogu. Powiem to jeszcze raz. Nie możesz żyć w posłuszeństwie, jeśli twoje myśli nie są poddane Bogu. And
Byłam chrześcijanką przez wiele, wiele lat. Kochałam Boga, ale nie mogłam pojąć, jak można mieć tak wiele problemów. Nie rozumiałam, jak ważny jest umysł. Myślałam, że nic na swoje myśli nie poradzę. Nie mam wpływu na to, co myślę. Nie miałam pojęcia o tym, że mogę odrzucać złe myśli, czy zamknąć na nie umysł. Że nie musiałam przyjmować wszystkiego, co wpadło mi do głowy i brać to za własne. Przyjmować tego wszystkiego za swoje przekonania i bez przerwy przerabiać tego w swojej głowie. Dzielę się tym czasem, że mój tata skrzywdził mnie, jak byłam młoda. I wiecie, po tych wszystkich latach, czasem, zupełnie od tak, znów roztrząsam to, co mi zrobił. W momencie, kiedy się na tym łapię, mówię po prostu nie. Zamykam na to umysł i nie wpuszczam tego do głowy. Wróg będzie zakradał się do ciebie i próbował nawkładać ci różnych myśli do głowy w nadziei, że je przyjmiesz za swoje. Kiedy zastanawiamy się nad niewłaściwymi rzeczami, to zmienia to nasz nastrój, zachowanie i wpływa na nasze relacje z innymi. Bo jak myśli w swym sercu, taki on jest. Księga Przypowieści 23:7. Niezależnie od tego, ile razy i czy w ogóle słyszeliśmy nauczanie na ten temat, na temat umysłu, to jest coś, co powinniśmy nieustannie, wielokrotnie na nowo w sobie odświeżać. Myśli i słowa to są dwa przesłania, których słuchanie nigdy nam nie zbrzydnie. Możesz wybrać, o czym myślisz. Nie musisz rozmyślać o każdej rzeczy, która wpadnie ci do głowy. Kiedyś wstałam rano i myślałam sobie, ale ja mam depresję. A potem rzeczywiście miałam cały dzień depresję. Teraz, jak tylko pojawia się taka myśl w mojej głowie, to mówię na głos, nie mam depresji i nie spędzę tego dnia zdołowana, bo radość w Panu jest moją siłą. Mamy Słowo Boże, więc możemy walczyć z wrogiem z Jego pomocą. Słowo Boże to nie tylko mnóstwo zadrukowanych kartek. Ono jest pełne mocy i jest naszą bronią przeciwko szatanowi. Niech ten, który ma moje słowo, przemawia nim wiernie. Spodobało mi się, jak wczoraj wieczorem John McFadden mówił o swoim dzieciństwie i bólu, przez który przeszedł. A potem jak opowiadał, jak ktoś dał mu bitwę o umysł i zaczął odnawiać swój umysł słowem, a później wyciągnął tę małą książeczkę z tylnej kieszeni. Masz ją teraz przy sobie, prawda? Ma tytuł Sekret wyznawania Bożego Słowa. Tak przy okazji to ja ją napisałam. Nazywa się... Jest tak mała, że on nosi ją w tylnej kieszeni. To ekscytujące, że taki człowiek nosi ją zawsze przy sobie. Wiecie, po co ją nosi? Ponieważ szatan będzie atakował jego umysł i usłyszy znów te słowa swoich rodziców. Jesteś tylko śmieciem. Ludzie, którzy myślisz, że cię kochają, zostawią cię. Przekonają się, jaki jesteś naprawdę. On już wie, jak walczyć, kiedy to się znów wydarzy. Ty także pamiętaj, jak walczyć. Tak jak on, gdy wyciąga tę książkę, otwiera tam, gdzie jest napisane Bóg cię kocha lub kim jesteś w Chrystusie i wyznaje te wersety ze słowa, a diabeł musi odejść precz. Podoba mi się to. Mamy jeszcze te małe fioletowe książki. Jeśli jeszcze je mamy, to musicie je dziś kupić. Jeśli się skończyły, to zamówcie je online. Drugi list Koryntian 10:4-5. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, nie jest fizyczny, nie jest bronią z krwi i kości, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Warownia to miejsce, w którym wróg się okopuje i się ukrywa. Atakuje tak, że go nie widać. Tu jest mowa o psychicznych warowniach, ponieważ werset 5 mówi, nim też unicestwiamy złe zamysły, argumenty, teorie i rozważania. Wszystko to zachodzi w umyśle
i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw prawdziwemu poznaniu Boga. Nim zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi, Mesjaszowi, Pomazańcowi. To takie proste. On mówi, słuchaj, mamy w głowie psychiczne warownie, miejsca, w których wróg nas okłamuje i zwodzi już od dłuższego czasu. Ukrywa się tam, a potem zaczyna mówić w najmniej dogodnym momencie. Zaczyna mówić rzeczy, które jeśli przyjmiesz i zaczniesz w nie wierzyć, wykoleją Boży plan dla twojego życia i powstrzymają cię od realizacji twojego przeznaczenia. Lubi ci wmawiać, jak jesteś kiepski, jak to ciągle popełniasz błędy, twoje życie jest skończone i nigdy nie zerwiesz ze swoją przeszłością. Nikt o ciebie nie dba i nie dostaniesz tej pracy ani podwyżki. Nigdy nie kupisz nowego samochodu. Diabeł zawsze mówi ciągle o zawsze i nigdy. To się nigdy nie zmieni i zawsze już tak będzie. Ale z Bogiem, jeśli Mu uwierzysz, możesz zmienić wszystko. Nasza broń to przede wszystkim Boże Słowo, imię Jezusa i krew Jezusa Chrystusa. We wszystkich tych rzeczach jest moc, w Słowie, w imieniu i krwi. Czasem, jak przechodzisz przez psychiczny atak, po prostu otwórz usta i powiedz Jezus, Jezus, jest moc w tym imieniu. Nie chcę nawet wspominać, ile czasu byłam chrześcijanką, zanim się tego dowiedziałam. Zapewniam cię, możesz myśleć za siebie. Nie możesz żyć w posłuszeństwie, borykając się z nieposłusznymi myślami. Jak nie chcesz się przejadać, to nie siedź w domu, myśląc ciągle o jedzeniu. Nie czytaj ciągle książek kucharskich, nie przeglądaj magazynów kulinarnych, skup się na czymś innym. Jeśli chcesz kochać kogoś, kto cię skrzywdził, bo wiesz, że Bóg tego chce, nie siedź cały dzień rozmyślając nad tym, jakie to było niewłaściwe, niesprawiedliwe i jak tej osoby nie lubisz, bo trudno cię będzie obok niej przebywać i dobrze ją traktować. To się samo nie stanie, bo to, co nosimy w sobie, to z nas wyjdzie. To, co rozważamy ciągle w sercu i umyśle, wyjdzie z naszych ust. A jeśli nauczysz się sobie przysłuchiwać, dużo o sobie się dowiesz. Często to, czego wolisz nie wiedzieć. Powiedzmy razem, dobrze się bawimy. Biblia mówi, że musimy pamiętać o Jego przykazaniach, a dopiero wtedy będziemy w stanie je praktykować. Dodam tylko to. Ile czasu poświęcasz na rozmyślanie nad Biblią? Czy w ogóle spędzasz w ciągu dnia czas na medytowanie nad Słowem Bożym? Czy kiedykolwiek, kiedy jesteś sam, gdy spacerujesz czy robisz cokolwiek, poświęcasz 5-10 minut na wyznawanie Słowa? Ja robię to codziennie, robię to od 40 lat. To zmienia życie. To właśnie sposób, w jaki najpierw odnawiasz swój umysł, a potem wiesz, co masz robić. Rozpoznajesz szybko niewłaściwe myśli. Nie możesz zaśmiecać sobie głowy przez 3 godziny, zanim w ogóle zdasz sobie sprawę z tego, co robisz. Rozpoznajesz i od razu wiesz, co robić. Księga Jozuego 1:8 to wspaniały fragment. To jeden z pierwszych wersetów, jakie poznałam. Niech ten zwój prawa nie oddala się od twoich ust. To nie tylko oznacza, że powinniśmy je wypowiadać, ale że powinniśmy ciągle o tym mówić. Ale rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane. Zaczynamy od wypowiadania, zastanawiając się nad tym, kiedy możemy słowo wykonać, a potem wprowadzić je w życie. Nie możemy nic robić, jeśli wcześniej o tym nie pomyślimy. A kiedy robimy wszystko, co jest w nim napisane, wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się dobrze wiodło. Nasze rozważania są jak most, który ma nas przeprowadzić ze złych do dobrych zachowań. Może uważasz, że znalazłeś się w jakiejś pułapce. Powiedzmy, że chodzi o bycie porywczym. Jesteś porywczą osobą całe życie i nawet nie wiesz, o co się denerwujesz. Nie jesteś w stanie kontrolować swojego temperamentu. Masz tę myśl i mówisz, tracę nad sobą panowanie, nie umiem się powstrzymać, tracę nad sobą panowanie, nie umiem się powstrzymać i tak dalej.
i tak dalej. Im więcej o tym myślisz, tym częściej o tym myślisz i to robisz. Żyjesz z Bogiem. Dowiedziałeś się z Biblii, że słońce nie powinno zachodzić nad twoim gniewem. Nie chcesz się denerwować, chcesz robić, co należy i po prostu próbujesz ciągle na okrągło coś zmienić, ale to nie działa. Chociaż Biblia mówi nam o wysiłku w duchu, to nic w niej nie ma o zmianie poprzez próbowanie się zmieniać. Przynosimy dobry owoc przez przebywanie w Chrystusie. Im więcej spędzamy czasu z Jezusem, tym bardziej stajemy się do Niego podobni. List do Efezjan 4. Trzy fragmenty, którym się przyjrzymy, to wersety 22 i 24. Werset 23 na chwilę pominiemy. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starą naturę, zdejmijcie z siebie i pozbądźcie się nieodnowionego ja, starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze, które wyrosły na urojeniach. Zatem jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie, a teraz on mówi, dobrze, zrobiłem to właśnie dla ciebie, a teraz zrzuć z siebie to stare życie. Werset 24 mówi, powinniśmy oblec się w nową naturę nowego człowieka stworzonego według obrazu Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Zewlecz starego człowieka, załóż nowego. Tak, Boże, chcę tego, ale jak to zrobić? Werset 23 jest pomostem. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu. Macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu, mając świeże, duchowe nastawienie każdego dnia swego życia. Gdybym była tobą, to bym codziennie rano poświęcała czas, czy to minutę, czy pięć, i podejmowała decyzje odnośnie pewnych rzeczy w życiu. W liście do Kolosan 3 jest napisane, myślcie o tym, nastawcie swój umysł i trwajcie w tym. Nie jestem jeszcze gotowa o tym mówić, ale zanim ten wieczór się skończy, opowiem wam o mocy zdecydowanego umysłu. Powiem wam coś, kiedy zdecydujemy się na coś i prosimy Boga o pomoc, to będzie to jak pułapka i będziemy robić wszystko, co trzeba przez Chrystusa, który jest naszą siłą i żaden diabeł już nas przed tym nie powstrzyma, ale musimy mieć umysł nastawiony we właściwym kierunku. Decydujemy się na coś i tego się trzymamy, nie igramy z tym. Podjąłeś decyzję, że wyjdziesz z długu i idziesz do centrum handlowego. To chyba błąd. 75% wyprzedaż. Nie chcesz tam być. Masz kartę kredytową, a Duch Święty mówi, musisz wyjść z długu. Zobowiązałeś się do tego. A twoje ciało mówi, ja chcę to wszystko mieć. I zaczyna się. Nie ma znaczenia, czy będziesz musiał sam się złapać za ucho i wyprowadzić z tego sklepu, czy nie. Biblia mówi, że jeśli gorszy cię oko, to je sobie wyłup. Jeśli ręka cię gorszy, to ją odetnij. Czasem musimy być ze sobą brutalni. Czasami mówię sobie, Joyce, zamknij się. Po prostu zamknij się. Nie musisz mówić nic więcej. Może powinieneś spotkać się ze sobą. Powinieneś rozmawiać ze sobą wiele razy w ciągu dnia. Nie zmieniaj decyzji, jak tylko coś połechce twoją cielesną naturę. Podejmij decyzję i trzymaj ją tak długo, aż będzie ci każdego kolejnego dnia odrobinę lżej. Potem jeszcze lżej następnego poranka, aż wkrótce będziesz zastanawiać się, jak mogłeś żyć w takim nieładzie? Bo teraz wszystko to wydaje się takie naturalne. Nadejdzie taki dzień, kiedy robienie tego, co właściwe, będzie tak oczywiste, niczym teraz robienie tego, co złe. Cechy zdrowego umysłu. Mamy tu o czym mówić. Jeśli mamy zdrowy umysł, pamiętajmy, że mówimy o byciu zdrowym w każdej dziedzinie życia. Po pierwsze, zdrowy umysł jest pełen pokoju. Ludzie mówią mi, chciałbym mieć pokój umysłu. I biorą na to tabletki. Nadużywają alkoholu, żeby mieć spokój ducha.
Pewna mama przyznała mi się, że jej uzależniony od heroiny syn powiedział jej: narkotyki to jedyny sposób, żeby mój umysł się wreszcie zamknął. On nie rozumie tych zasad, nie wie pewnie nawet, jak prosić Boga o pomoc. Nieważne, jaki masz bałagan myśli, Bóg może odnowić twój umysł, ale to nie wydarzy się w ciągu jednej nocy. Nie można żyć w bałaganie myśli przez 40 lat, a potem nagle zdecydować się na jedną dobrą i dziwić się, dlaczego wszystko się nie zmieniło. To wymaga czasu. Zajmuję się tym już od 40 lat i mam dużo zwycięstw, naprawdę dużo, ale nigdy nie przestanę robić tego, co mnie tu doprowadziło. Słyszeliście, co powiedziałam? Nigdy nie przestanę robić tego, co mnie tu doprowadziło. Biblia mówi, że mamy stać niewzruszenie. List do Galacjan 5:1 mówi: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Czasami popełniamy ten błąd, że po odniesionym zwycięstwie przestajemy robić to, co nas do niego doprowadziło. Zdobywasz i utrzymujesz. Biblia mówi nam, żebyśmy byli czujni, bo diabeł czyha jak rczący lew, szukając kogo by tu pożreć. Na odnoszenie zwycięstw w życiu musimy poświęcić więcej niż tylko 45 minut w niedzielę rano. Wy to oczywiście wiecie, bo dzisiaj jest piątek i jesteście tu. Cieszę się z tego powodu, a przecież mogłeś poświęcić ten czas na coś zupełnie innego. Powiem wam coś. Mieliśmy tu dzisiaj lepszą muzykę niż kiedykolwiek w klubie, do którego kiedyś chodziłeś. Amen. Pokój umysłu. Wiesz, nic na to nie poradzę, po prostu się zamartwiam. Musisz przestać gadać głupoty. Nic na to nie poradzę, nic z tym nie zrobię. Wszystko, co Bóg nam każe robić lub czego nam zabrania, daje nam możliwość bycia Mu posłusznym. Mówienie nic na to nie poradzę to taki podstępny sposób, żeby nie brać za siebie odpowiedzialności. Dobrze. A co ze zmartwieniem? Dlaczego to robimy? Martwimy się dlatego, że nie wiemy, jak rozwiązać swój problem. Nie mówię, że nigdy nie mamy dobrych pomysłów, tylko że rzadko. To jest moje doświadczenie. Możemy się modlić, a Bóg da nam dobry pomysł, ale to z tego miejsca wszystko się zaczyna. To trafia do umysłu od wewnątrz, a nie z zewnątrz. Tak naprawdę jesteśmy duchem. Mamy duszę. Żyjemy w ciele. I wszyscy czasem martwimy się różnymi rzeczami. Ale to jest jak siedzenie na bujanym krześle. Coś się dzieje, ale donikąd nie prowadzi. Posłuchajcie uważnie. Zmartwienie nie prowadzi absolutnie do niczego dobrego. Nie rozwiązuje twoich problemów, może je tylko pomnożyć. Ponieważ otrzymujemy to, w co wierzymy. Nie ma nic złego w rozmyślaniu. Lubię czasem modlić się w myślach lub myśleć z Bogiem. Pomodlić się o coś. Przetrawić parę rzeczy w umyśle. Czy jest mi z tym lepiej? Lepiej się z tym czuję? Nie. Pomodlę się jeszcze trochę. Czekam na Boga, a kiedy dzieje się coś poważnego, zmartwienie w niczym mi nie pomaga. Posłuchajcie, jeśli ja mogę dojść do miejsca, w którym się tak bardzo nie martwię, każdy może to osiągnąć, ponieważ ja martwiłam się zawodowo. Wiecie, o czym mówię? Martwiłam się nawet cudzymi problemami, nawet jak nie miałam własnych. Byłam szczęśliwa, angażując się w czyjeś i próbowałam je rozwiązać. Potrafiłam je nawet tworzyć, żeby tylko było się czym pomartwić. Gdybym opowiedziała wam o wszystkich rzeczach, o które się zamartwiałam, kiedy dorastały moje dzieci, i tymi wszystkimi rzeczami związanymi z każdym z nich, każdy z nich odniosło sukces. Jestem zirytowana tym, ile zmarnowałam na to czasu.
Dave próbował mi powiedzieć, zrzuć swoje troski, Bóg się o to zatroszczy. A ja tylko odburkiwałam, och ty. Wiecie, jacy jesteśmy. Nie pasuje nam to, że ktoś ma rację, więc szukamy u nich wad. Jedna z moich córek strasznie bałaganiła. Rety, myślałam, jak ta dziewczyna opuści nasz dom, to nie będzie mogła nawet znaleźć swoich ubrań. Nie znajdzie kluczyków od samochodu, nie znajdzie butów. Jak ona w ogóle opuści ten dom? A teraz pracuje dla mnie, poza tą służbą, i płacę jej, żeby mi pomagała utrzymywać moje życie w porządku.